Ja witam Was dzisiaj na odcinku vlogowym. Jedziemy zrobić barwne zakupy dla Neli. Ruszajmy. Dobra, stoję na przejeździe kolejowym, więc mogę Wam powiedzieć kilka słów. Najpierw odwiedzimy sklep mięsny, taki zwykły, najzwyklejszy sklep mięsny. Jest taki jeden sklep w Piasecznie, który jest świetnie zaopatrzony, jest mnóstwo różnych podrobów, różne rodzaje mięsa, różnych gatunków, więc tam pojedziemy na początku. Potem pojedziemy do Selgrossa i dokupimy te rzeczy, których nie udało się kupić w tym sklepie mięsnym. No i tak. Generalnie jadę bez listy zakupów, robię to tak wszystko na oko, na wyczucie i potem jak wrócę, to sobie tam wszystko jeszcze poprzeliczam. Jeżeli się okaże, że czegoś jest troszeczkę za dużo, to po prostu z tego zrobię, czy to jakiś wywar z kości, czy jakąś taką, wiecie, ala zupkę dla psa, jakiś taki mus do wypełniania konga, czy jakiś zabawek, więc tak to wygląda. Jadę, kupuję na tak zwane wyczucie, na oko, a dopiero potem zobaczę, jak to wszystko wyszło, ale zwykle wychodzi tak, że już taką wprawę mam i idealnie zwykle udaje się wszystko dopasować. Słuchajcie, jeszcze ważna informacja. Na początku czerwca tego roku Główny Inspektorat Weterynarii ogłosił, że świnie w Polsce są wolne od choroby ajuszkiego, więc możemy śmiało podawać psu surową wieprzowinę. Okej, słuchajcie, wyszłam ze sklepu. Zawsze mi w środku tak głupio nagrywać. Pokażę Wam paragon, ile wyszło. 47 zł. I tak, co my tutaj mamy? Udało mi się trafić płuca. To jest wieprzowe, wołowe, to są wieprzowe, więc mamy płucka wieprzowe. Mamy też łapki kurze. Tutaj mamy trzy nerki wieprzowe. I co tam jeszcze? A, i tutaj kupiłam łopatkę bez kości. Więc mamy jeden rodzaj podrobów, drugi rodzaj podrobów, kości, mięso. Jeszcze tu powinny być jedne kości i są... O, tutaj. I tu mamy skrzydełka z kurczaka. Dobra, więc brakuje nam mięsa. Brakuje mięsa i jeszcze jakiś jeden rodzaj podrobów by się przydał. Albo dwa. Fajnie by było jeszcze trafić jakieś serduszkę i wątróbkę. No dobra, to lecimy dalej. No, jesteśmy pod Selgrossem. Tutaj kupimy nie tylko mięso, ale też jakiś nabiał, warzywa, owoce. Zobaczymy, co ciekawego będzie. Jestem na dziale z musami i zobaczcie, tutaj mamy coś nowego, jeszcze tego nie widziałam. Mus, mango, banan, ananas z dynią, więc fajnie, bierzemy. Tutaj zobaczcie, mamy kiełki brokułu. One są bardzo zdrowe i dla psów, i dla ludzi, więc bierzemy. Wezmę też pierwszy raz takie rybki. No dobra, słuchajcie, jesteśmy na dziale mięsnym. Zobaczmy może najpierw podroby. O, jest wątroba z kaczki, to na pewno weźmiemy, bo nie mamy żadnej wątroby. I jeszcze jakieś serca by się przydały. Zobaczmy, co tutaj mamy. Tu mamy żołądki gęsie, wątrobę gęsią. O, a tutaj mamy serca gęsia, więc bierzemy takie jedno opakowanie. Dobra, i sprawę podrobów mamy załatwioną. To jeszcze teraz jakieś mięso. Chciałabym znaleźć mięso z udek. O, tutaj jest. No i pięknie. Zobaczcie, z takich ciekawostek, co można trafić. 38 zł cielęcina, mięso drugiej klasy. Jeszcze zaraz zobaczymy, czy jest coś ciekawego. Tu jest jakaś promocja. Zobaczmy, czy coś jeszcze mamy. 32,99 goleń wołowa. Goleń jest dosyć tłusta. A tutaj goleń. Zobaczcie, mamy też ozorki wołowe. Tutaj mamy to, co często biorę, czyli mięso wołowe na gulasz, ale drogo coś dzisiaj. Poszukamy jeszcze czegoś.
zobaczę tą goleń. Jak to wygląda? No dobra, spoko. Będzie dobre. I chyba jeszcze wezmę tą cielęcinę. Bo w sumie wychodzi naprawdę w dobrej cenie. No i super. Dobra, więc mamy dużo mięsa, mamy podroby, mamy kości. Wziąłam też Neli jogurt kozi. No dobra, to chyba wszystko mamy. Możemy lecieć. Już wróciłam do domu i tutaj właśnie siedzę przed komputerem, bo wpisałam sobie w moje tabelki w Excelu, czy te ilości tych produktów, które kupiłam, czy to w ogóle trzyma się kupy. I okazało się, słuchajcie, że po prostu wszystko wyszło idealnie. Zresztą mogę Wam pokazać. Tutaj zobaczcie, jest jedna z ważniejszych rzeczy, czyli ile procent kalorii pochodzi z białka, ile z tłuszczu. No i właśnie to powinno być pół na pół, więc rewelacja. Tutaj też dosyć ważna rzecz, czyli stosunek podrobów do mięsa, do kości. No i zobaczcie, mięso to jest no ponad 50%, jakieś 60%, a reszta to jest podroby i kości, więc też idealnie. Tutaj mam też wyliczone, na ile dni starczy to, co kupiłam. Jest to 16 dni. Okazało się, że dawka ma bardzo dobrą zawartość białka, tłuszczu. No wszystko jest tak, jak być powinno. No i co robię z produktami, kiedy wracam do domu? Oczywiście szybko przekładam wszystko do lodówki i teraz tak, rzeczy, które były zamrożone, czyli widzieliście, że kupiłam zamrożone serduszka i zamrożoną wątrobę, to otwieram opakowanie, rozcinam i w miejsce wstawiam do lodówki, żeby tam powolutku to się rozmroziło i rozmrażam to tylko do takiego stopnia, gdzie będziemy w stanie rozdzielić, podzielić po prostu te serca czy tą wątrobę, czyli nie rozmrażam do zupełnego rozmrożenia, do miękkości, tylko do takiego stopnia, że to jest jeszcze właściwie zamrożone, ale już da się coś z tym zrobić i dzięki temu zachowujemy jakby ten ciąg chłodniczy, więc potem znowu to można włożyć do zamrażarki. Bo jeżeli rozmrozicie do ciepłego albo do no, miękkiego, no to już właściwie potem nie powinno się zamrażać takiego mięsa. Więc właśnie to jest ważne, żeby po pierwsze otworzyć opakowanie, kiedy się rozmraża, rozmrażać w lodówce i rozmrozić tylko do tego stopnia, tylko tyle, ile jest potrzebne, żeby te serca, wątróbkę, czy to tam zamrażacie, rozmrażacie, być w stanie podzielić. Więc na razie wszystko schowałam do lodówki. Muszę ogarnąć trochę kuchnię, zrobić miejsce, bo jest mały bałagan. No i wraca niedługo Marcin, więc razem zrobimy porcjowanie tego całego barfa. Więc jeżeli chodzi o czas przygotowania posiłków dla psa, no to zakupy, słuchajcie, jeżeli chodzi o zakupy, no to właściwie i tak prawdopodobnie chodzicie na zakupy, tak, spożywcze dla siebie. No i jeżeli sami szykujecie posiłki dla psa, no to kupujecie produkty w tych samych miejscach, w których kupujecie rzeczy dla siebie. Więc właściwie można tak naprawdę tego czasu zakupów nie liczyć. I na przykład tak jak dzisiaj byłam na zakupach, to oprócz tego, że kupowałam rzeczy dla Neli, też robiłam normalne zakupy do domu. Więc ciężko mi właściwie tak, wiecie, wyłuskać, jaki to był czas przeznaczony na te psie zakupy. No ale nie wiem. Myślę, że jeżeli odwiedziłam dwa miejsca, bo w jednym miejscu była pewna grupa produktów, a resztę dokupiłam w drugim sklepie, no to można powiedzieć, że nie wiem, z 40 minut zajęły mi tak typowo te psie zakupy. I potem przejdziemy do porcjowania. Właściwie to czemu nie? Możemy zmierzyć dokładnie czas, ile nam zajmie takie porcjowanie i podam Wam, jak to wygląda. Ale generalnie nie jest tak, że jeżeli karmicie samodzielnie psa, to pochłania strasznie dużo czasu, że nie wiem, codziennie czy co kilka dni trzeba stać w kuchni i tak dalej. Zupełnie tak nie jest. Zobaczcie, ja kupiłam dzisiaj mięso na 16 dni, tak? Więc taka wycieczka na te zakupy i porcjowanie tego wszystkiego wypada mniej więcej raz na dwa, raz na trzy tygodnie. A tak to potem już na co dzień, kiedy mamy te porcje naszykowane, to jest tylko kwestia wyjęcia takiej porcji na następny dzień, żeby ona zdążyła się rozmrozić i potem nałożenie tego do miski. Oczywiście no, wymaga to trochę więcej czasu i energii niż nasypanie suchej karmy, natomiast nie jest tak, że to pochłania nie wiadomo ile czasu i że trzeba mieć czas, żeby szykować psu samemu posiłki. Bo słuchajcie, ja na przykład
Bardzo nie lubię gotować. Dla mnie to jest właśnie ogromna strata czasu. Ja nie lubię gotować, nie umiem gotować, denerwuję się w kuchni i przede wszystkim jest mi szkoda tego czasu, który się spędza w kuchni. I generalnie wolę robić inne rzeczy, więc jako osoba, która naprawdę nie ma dużo tego wolnego czasu, no mogę Wam śmiało powiedzieć, że przygotowywanie psu samemu posiłków nie jest czasochłonne. To, co pochłania na początku trochę czasu, no to jest kwestia, żeby się nauczyć tego wszystkiego. Jeżeli szczególnie chcecie sami przygotowywać sobie dawkę, a nie korzystać z jakichś gotowych przepisów, no to rzeczywiście nabycie takiej wiedzy, no to rzeczywiście jest czas. Trzeba na to poświęcić trochę czasu, energii, ale już potem, jeżeli wejdziecie w ten świat i będziecie samodzielnie szykować posiłki dla psa, to naprawdę nie pochłania dużo czasu. Dobra, bo się trochę rozgadałam, Marcin niedługo wraca i pokażemy Wam, jak porsujemy takiego barfa dla Nelly. Tutaj zobaczcie, na przykład mam te serduszka, one są otworzone, zobaczcie tutaj, tam jest już dopływ powietrza. No i właśnie, trzeba po prostu zawsze rozciąć opakowanie i to się rozmraża w lodówce. A tutaj na dole mamy wątróbkę, też jest opakowanie rozcięte i też tutaj w zimnym ta wątróbka będzie się powoli rozmrażała. Chciałam Wam powiedzieć, że nawet jeżeli nie chcecie z psem przechodzić na posiłki samodzielnie szykowane w domu, bo to Was z jakiegoś powodu na przykład przerasta, nie macie czasu, może ochoty po prostu, żeby zgłębić do końca ten temat i wolicie po prostu karmić swojego psa gotową karmą, karmą komercyjną, to słuchajcie, jest coś, co możecie zrobić, żeby Wasz pies jadł zdrowo i jest to dokładanie świeżych pokarmów do diety Waszego psa. Nawet psa, który jest karmiony karmą komercyjną, do takiej miski, na przykład takiej, która zawiera suchą karmę, można dokładać mięso. Więcej o tym w moim e-booku o żywieniu psa. Dobra, daj się przywitać z kochanym. Hejka, no słuchajcie, oczywiście się zapędziłam. W dniu, w którym byłam na zakupach, kupowałam mięso, kości i te mrożone podroby. One oczywiście nie zdążyły się odpowiednio rozmrozić, więc witam Was w następnym dniu. No i dzisiaj z Marcinem będziemy porcjować posiłki dla Nelly. No dobra, to zaczynamy zawsze od wyciągnięcia wszystkich pudełek dla Nelci i są różne. Tutaj mam takie duże pudełka, tu się mieści cała dawka na jeden dzień. Mamy też takie mniejsze, tutaj jest po prostu jeden posiłek tego typu. Takie pudełeczka, no niestety są różne. Zawsze jak szukacie pojemniczków do przechowywania żywności do mrożenia, to szukajcie tego oznaczenia, bo nie każdy plastik nadaje się do mrożenia. No dobra, to teraz wyciągamy tutaj na blat mięso. Dobra, więc tu sobie położyłam z boku wszystkie pudełka i kolejna potrzebna rzecz to jest waga kuchenna. Taka zwykła, najzwyklejsza. Dobra, pierwsze co, ostrzymy nożyk. Bo nóż musi być naostrzony, żeby kroić takie ilości mięsa. No mamy płuca, więc do płuca jest potrzebny bardzo ostry nóż. No płuca to jest taka, to jest taki żelek duży dla... Gąbka. No taki żelek gąbka. Takie marshmallow. Leci. Dobry. Dobra, tu mamy wyciągnięte całe mięso i teraz będziemy jeszcze je wyciągać z opakowań. I co potem? Pokroisz na kawałki? Najpierw przygotujemy, pokroimy w kawałki. A potem będziemy pakować do pudełek. Generalnie Marcin to robi większą część roboty, ja tylko pakuję do pudełeczek. No, to akurat się zgadza. Ale i tak jest postęp, kiedyś nawet nie mogłaś patrzeć na to mięso, no, to surowe. A teraz nawet jak ci spadnie na rękę kawałek nerki, to nic się nie stanie. Daj Nelly. A powiedz, czy rękawiczki są konieczne, czy po prostu dla swojej wygody założyłeś? Ja generalnie zawsze staram się nosić rękawiczki zawsze w kuchni, bo co 2 sekundy robię tak i myję te ręce. A w rękawiczkach nie mam tego problemu. Generalnie słuchajcie, nie trzeba tego wszystkiego robić w rękawiczkach. To są takie same zasady higieny, jakbyście dla siebie szykowali mięso. Czyli po prostu trzeba myć ręce, myć wszystkie powierzchnie, mieć osobne noże, osobne deski, osobne naczynia na mięso. My zazwyczaj zakładamy rękawiczki, nie wiem, ja po prostu się czuję tak lepiej, ale nie trzeba w rękawiczkach mieć. Tu mamy wieprzowinę, bo nie ma już choroby ajuszkiego w Polsce. Świn. Tak, już wieprzowina jest wolna, oficjalnie Polska została krajem wolnym od choroby ajuszkiego u świń, więc śmiało można podawać surową wieprzowinę.
i to i mięso, i podroby. No więc się bardzo cieszymy, po prostu można teraz bardziej różnorodnie karmić psa. No wcześniej ja nie podawałam sobie wieprzowiny, czasami kupowałam wieprzowinę i ją gotowałam, no ale teraz po prostu będzie to wygodniejsze. No dobra, czyli Marcin kroi teraz na takie kawałki, pokaż. Takie spore kawałki to mięso, żeby po prostu łatwiej poporcjować. No i mamy obserwatora. No oczywiście, jak zwykle. Co to jest to? Która? To są skrzydełka. Właśnie nie da. A to? Tam no jest nerka. To już są takie kawałki, nie? To jest... cielęcina. Cielęcina. Była tańsza niż wołowina, więc wziąłam cielęcinę. Generalnie dobrze jest dawać psu nie za bardzo rozdrobnione mięso, bo wtedy pies może jakby zanurzyć zęby w tym mięsie, próbować odgryźć kawałek i to troszeczkę działa jak taka nić dentystyczna i czyści zęby, bo jeżeli potniemy na małe kawałki, to po prostu pies to będzie połykał. Więc większe kawałki są wskazane. O, i jest sęp, drugi. Generalnie zaraz zrobimy sobie naleśniki w tej misce. Najpierw mięso kroimy tu, a potem robimy sobie... To ja od razu mówię, bo wiem, że będą takie komentarze, czy używamy miski pewnie do wszystkiego. Dokładnie. No przecież powiedziałam, że trzeba mieć osobne. Ale my nie mamy. Tak? My robimy naleśniki w tym dla siebie. Chyba ty dla siebie. Ja lubię takie. Takie naleśniki mięsne. Miejsce mi się kończy. Śmierdzi? Nie, nie śmierdzi, w sensie... też nie pachnie, ale no tak. Ładnie. Po prostu daje podrobem. No tutaj, słuchajcie, mamy nerki wieprzowe. I co, mam to pokroić na pół? O fuj, no, jest taki zapach. Na pół? Nie, drobniej. Generalnie z takich rzeczy dla psa, no to najbardziej śmierdzą żwacze. Żwacze są okropne. Co jeszcze tak śmierdzi mocno? No jak widać, nerka. Nerka, tak, też niezbyt przyjemnie. To jak język wygląda. No, trochę. A to jest naturalna taka dziura szpara? Czy to jest pocięte przez kogoś? To pocięte, wiesz. Tu będą podroby. Tu mamy udka z... kurczaka. Udka z kurczaka. Najtańsze chyba mięso. No, jedno z tańszych. Jedno tak. z tańszych. Dostępne. I co? Możemy powiedzieć o tym mięsie. Jest dosyć tłuste, nie? Tak, no pierś jest o wiele chudsza. No ale pamiętajcie, że psy też potrzebują tłuszczu. Generalnie zasada jest taka, że połowa kalorii w diecie psa powinna pochodzić z tłuszczu, z tłuszczów, a druga połowa z białek. No jest, tłuszczak. Jest, tłuszcz. Tatuniu, to jest bardzo smaczny tłuszczyk. To jest generalnie tłuszcz bardzo zdrowy dla psa, bo pies może też przyjmować niezdrowe tłuszcze, tak jak u ludzi. Mówimy o zdrowych tłuszczach i niezdrowych tłuszczach. No to na przykład przetworzone tłuszcze, takie jak w chipsach, no wiadomo, są mega niezdrowe, powodują stany zapalne, raka i tak dalej, i tak dalej. A na przykład spożywanie oliwy z oliwek jest bardzo zdrowe. No i właśnie podobnie jest u psów, czyli świeże tłuszcze zwierzęce są bardzo zdrowe dla psa, natomiast przetworzone, no to podobnie jak dla ludzi, nie są najzdrowsze. I tu mamy płuca, czyli gąbeczka. Już ludzie się zżerają, jak oni to będą oglądać. I do tego jest potrzebny naprawdę ostry nóż, bo inaczej tu można się zamęczyć. O, no i pięknie. No takie? Kroimy? Tak. Odrzucamy tą gąbkę. Co to jest za płuca? Wieprzowe, chyba wieprzowe. My chyba używaliśmy zawsze wołowego. No też inna ma strukturę to płuco. No jest bardziej... Znaczy nie wiem, czy to w sumie dlatego, bo to jest po prostu wieprzowe, a zawsze kupowaliśmy wołowe.
On jest taka bardziej gąbczasty, jest to płuco. No takie marshmallow. Tylko, że na przykład z taką aortą, czy tam żyłą. Aortą to kochanie nie za bardzo. Nie aortą? Bardziej oskrzela. Oskrzela. Generalnie wydaje się, że ich jest bardzo dużo, natomiast one są lekkie. Ten wielki kawał, który tutaj widzicie, to było pół kilo chyba, czy nawet mniej. Więc objętościowo one są duże, ale jakby policzyć na przykład, ile to będzie procent diety Nelly, jeżeli chodzi o wagę, to to będzie naprawdę niewielki ułamek. Dobra, ten marshmallow. Łapki, skrzydełka, ryba. Tak, tu mamy pstrąga. Strąga. No pięknie. No i takiego pstrąga dzielimy zwykle na ile? Cztery na, części. Na raz. Dwa. Trzy. Pięć. Pięć części. I często się pytacie o ościw pstrągu. Zobaczcie, tutaj dookoła jest mnóstwo mięsa. Oczywiście ości w środku są, natomiast pies jak to gryzie, no to nie jest tak, że on je same te ości sobie oskubuje i je, tylko miażdży cały taki kawałek mięsa razem z tymi ośćmi, które są otoczone tutaj, zobaczcie, skórą, tym mięsem, więc one nie są żadnym zagrożeniem dla psa. Też kolejna rzecz jest taka, że surowe ości, które nie są poddane żadnej obróbce cieplnej, są elastyczne, one są dosyć miękkie. To jest tak samo jak z kośćmi. Kość, która jest surowa, jest dosyć elastyczna, po prostu ma większą wilgotność. Tak samo jest z ośćmi. Więc jeżeli pies po prostu bierze cały taki kawałek ryby do pyska i miażdży, dopiero połyka, no to to jest zupełnie bezpieczne. Jeżeli wasz pies by najpierw sobie oskubał skórkę, potem jadł to mięso i by zostały same te ości i potem próbował same je jeść, no to wtedy rzeczywiście jest to niebezpieczne. Natomiast jeżeli normalnie pies po prostu gryzie i połyka, no to coś takiego jest bezpieczne. Generalnie podawanie na przykład takiej głowy z ryby jest bardzo zdrowe dla psa, no bo zwróćcie uwagę na to, że tutaj w środku jest mózg tej ryby, są oczy. To jest naprawdę bardzo wartościowy pokarm dla psa, no chociażby w mózgu jest mnóstwo kwasów omega-3, więc coś takiego jest bardzo zdrowe. Dobra, i tu nam została wołowina, goleń bez kości i kości z kurczaka, czyli skrzydełka, łapki. O, już na kości mi się troszeczkę nóż wstępił. Na ościach, na rybie. Tak więc już troszeczkę gorzej to idzie. Ale już nie będę ostrzył noża. Często też zwracacie uwagę na to, że drobiowe kości są niebezpieczne dla psa. Słuchajcie, to jest mit. Surowa kość jest bezpieczna, o ile pies potrafi ją jeść, czyli jest w stanie ją dokładnie rozmiażyć przed połknięciem i potem dobrze ją trawi, to podawanie surowych kości jest jak najbardziej dla psa normalne i bezpieczne. Tylko właśnie zasada jest taka, że muszą to być kości surowe. Kości gotowanych, grillowanych, pieczonych absolutnie nie podajemy psu. Tutaj mamy podroby i tu są pomieszane podroby, czyli płuca, wątróbka, serca, coś jeszcze? A, i te nerki. Tu mamy pstrąga, kurczaka, nie, tu jest kurczak, cielęcina, no nieważne, tu wszystko leży. Tu mamy wyłożone kości, no i ta wołowina. No więc teraz odkładamy naszą wagę, która absolutnie nie jest żadną profesjonalną wagą i nie jest najlepsza, więc jej generalnie nie polecamy, ale taką aktualnie mamy. No i teraz po prostu porcjujemy to wszystko. Tutaj to całe mięso, tak jak Wam mówiłam, jest na 16 dni i generalnie nie robimy czegoś takiego, że każdy pojedynczy posiłek musi mieć idealny stosunek podrobów, do kości, do mięsa, tylko to ma się zgadzać tak mniej więcej. Czyli może się zdarzyć, że jednego dnia będzie trochę więcej podrobów, innego dnia trochę więcej mięsa. Ważne, żeby to się bilansowało w przeciągu tygodnia czy dwóch. No i dobra, zaczynamy. Dobra, może być troszkę więcej.
Jak mamy taką naszykowaną porcję na cały dzień, wyjmujemy ją dzień wcześniej z zamrażarki. Ona się powolutku rozmraża i potem po prostu połowę tego dostaje Nela rano, a drugą połowę wieczorem. I znowu, oczywiście nie mierzymy tego, żeby to było idealnie połowa rano, połowa wieczorem, tylko mniej więcej. A jeszcze wiesz, co zapomniałam zrobić? Miałam spojrzeć na zegar albo włączyć stoper, żeby zobaczyć, ile czasu nam to zajmuje. No pewnie 4 razy mniej czasu niż jak zaczynaliśmy. No, to też prawda, ale jakbyś tak próbował określić, ile czasu nam zajmuje przygotowanie Nel posiłków? To była duża ilość mięsa, co nie? No tak standard chyba. Mi się wydaje, że było więcej. Trochę więcej, może trochę więcej. Niż zazwyczaj. No ile nam to zajęło? Myślę, że wszystko przygotowanie i teraz skończymy pewnie z 40 minut. No, zwykle tak 40 minut, pół godziny. Coś takiego. Tak, więc zobaczcie, i to się robi raz na 2-3 tygodnie, więc wcale szykowanie takich posiłków nie zajmuje nie wiadomo ile czasu. Tak, ludzie widziałem, piszą w komentarzach, że trzeba mieć tyle czasu przecież i taką ogromną wiedzę. Tak, bo zobaczcie, tego przecież się ani nie gotuje, smaży, nie dusi i tak dalej. To jest kwestia po prostu podzielenia tego, poporcjowania i już, i jest gotowe. Wszystko mamy poporcjowane, to teraz pokażę Wam, jak wygląda przykładowy posiłek Neli. Tutaj mam duże pudełko, czyli jest to porcja na cały dzień. No więc teraz podam jej po prostu połowę takiej porcji. No i staram się mniej więcej tutaj to rozdzielić jakoś dobrze. Czyli na przykład nie podaję naraz wszystkich podrobów, no bo to by mogło spowodować rozluźnienie odchodów. Tutaj zobaczcie, jest jeszcze troszkę przymrożona ta nerka, ale to nic, nic się nie dzieje. Staram się zawsze, żeby kości były rozmrożone do końca, a jeżeli mięso jest trochę jeszcze zamrożone, to nic się nie dzieje. Dobra, czyli mamy tutaj podroby, mamy mięso, a dajmy jeszcze tą gąbkę. No i teraz już staram się dokładać mięso. Co my tu mamy? I tam mamy skrzydełko. No i właśnie, ponieważ to jest jeszcze trochę zamrożone, to skrzydełko zostawimy na następny posiłek. A teraz dam na przykład tą rybkę i jeszcze może kawałek mięsa. O, właśnie widzicie, jeszcze jest trochę zamrożone. No i powiedzmy, że jest to mniej więcej połowa. Ja to robię naprawdę tak bardzo na oko, czyli resztę chowam sobie do lodówki i to Nela dostanie na kolejny posiłek. No i teraz dodam tutaj jeszcze kilka rzeczy. Zacznę od dodania kiełków. Kiełki są bardzo zdrowe dla psa, szczególnie właśnie kiełki brokułu. O, tyle wystarczy, Nela bardzo lubi, więc nie muszę nawet mieszać z resztą posiłku, bo ona nawet sama same kiełki potrafi jeść. Jeżeli jest jakiś produkt, którego ona nie do końca lubi, to po prostu mieszam jej zwykle z mięsem i tak wszystko zjada. Kolejna rzecz, dodam trochę koncentratu pomidorowego. Też bardzo zdrowy produkt, napakowany, można powiedzieć, likopenem, czyli silnym antyoksydantem. Koncentrat pomidorowy, no wiecie, jest taki dosyć słodkawy, więc też chętnie większość psów go je. No i zawsze szukajcie takiego koncentratu, który nie ma żadnych dodatków. Tutaj zobaczcie, na przykład mamy wyraźną informację, zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu, czyli mamy tutaj wyłącznie pomidory i nawet tutaj żadna sól nie jest dodana. No więc to śmiało można podawać. Do tego też podam teraz Neli drożdże browarnicze. Te tabletki są dosyć wygodne, bo normalnie drożdże są zwykle w proszku, wtedy trzeba wymieszać z czymś mokrym. No, tabletki są wygodniejsze. My akurat używamy większość suplementów z pokusy. Z pokusą mamy współpracę, więc jeżeli jesteście zainteresowani ich produktami, to możecie skorzystać z naszego kodu rabatowego. Dodam też Neli pyłek pszczeli. Najlepiej, jeżeli byłby on rozpuszczony, ale taki też może być. Generalnie nie podaję teraz wszystkich suplementów. Pozostałe takie niezbędne suplementy Nela dostanie w kolejnym posiłku. Staram się to tak rozdzielać. Teraz dodam Neli spirulinę. Jest to taka ludzka, że tak powiem, spirulina, ale są też produkty przeznaczone typowo dla psów, no ale to jest to samo. I tutaj tego troszeczkę. Spirulina pomaga walczyć z alergiami na przykład, więc jeżeli macie psiego alergika, to spirulina jest bardzo fajna. No i na koniec dam jajko. I tyle. No i posiłek jest gotowy. Dobra, to może Wam teraz pokażę, jak Nelcia to wcina.
właśnie skończyliśmy, wszystkie porcje są schowane do zamrażarki, więc wszystko jest gotowe. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć o kurczaku w diecie Nelly, ponieważ o to często są pytania. Rzeczywiście myślałam, że Nela ma uczulenie na kurczaka i wyeliminowałam z jej diety kurczaka i indyka, ponieważ kiedy dostawała kurczaka i indyka, no miała typowe objawy alergii pokarmowej. Miała bardzo zaczerwienioną skórę, szczególnie było to widoczne na brzuchu, w pachwinach i nawet sierść jej się zaczęła odbarwiać na taki różowawy kolor i po wyeliminowaniu kurczaka i indyka z diety to wszystko się uspokoiło, więc nie podawaliśmy jej ani kurczaka, ani indyka, natomiast stwierdziłam, że po tak długim czasie, bo to było ze 2 lata temu, po tak długim czasie nie przyjmowania tych pokarmów, chciałam zrobić próbę prowokacyjną, czyli właśnie podać kurczaka, zobaczyć jaka będzie reakcja i podać indyka, zobaczyć jaka będzie reakcja. No i słuchajcie, okazało się, że z indykiem dalej jest problem, po podaniu indyka były od razu problemy z brzuszkiem, więc stwierdziłam, dobra, to już nie próbujemy. Natomiast kiedy wprowadziłam do jej diety ponownie kurczaka, nie było żadnych problemów i to nie było ani jakby na drugi dzień, czyli nie było żadnych problemów na spacerze, wiecie, z kubką, nie taką jaka być powinna. Nie było też żadnych objawów dermatologicznych, żadnego właśnie zaczerwienienia skóry, drapania się, żadnego tutaj wycieku z oczu takiego nadmiernego, przebarwień, nic się nie działo, więc zaczęłam jej stopniowo wprowadzać kolejne produkty z kurczaka, to były łapki, skrzydełka, mięso z kurczaka, no i teraz już od kilku dobrych miesięcy dostaję tego kurczaka i to właśnie najróżniejsze części kurczaka i wszystko jest w porządku. No ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ no tak naprawdę najłatwiej dostępne kości chociażby do właśnie takich posiłków samodzielnie szykowanych dla psa, no to są właśnie kości z kurczaka. Więc cieszę się, że nie ma teraz żadnych problemów Nela z kurczakiem. Prawdopodobnie ma tylko alergię na tego nieszczęsnego indyka, a tutaj widzicie, okazuje się, że kurczak dla Neli akurat jest w porządku. No więc tak to aktualnie wygląda. Do tego, co widzieliście, dokładamy suplementy. O suplementach jest cała playlista u mnie na YouTubie, więc możecie sobie obejrzeć, jeżeli te tematy Was interesują. Będzie tutaj podlinkowana i w opisie pod filmem. No i też do miski Neli oprócz tego trafiają warzywa, owoce i różne inne dodatki. Ale właśnie te rzeczy już po prostu na bieżąco dokładam. Po prostu to, co mam w lodówce, mrożę tylko tą część mięsno-kostno-podrobową, a wszystkie dodatki dokładam na świeżo. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem zdrowego żywienia psów, ale nie do końca chcecie przechodzić z psem na dietę samodzielnie szykowaną w domu, to zapraszam Was do zakupu mojego e-booka Żywienie psa, jak wybrać najlepszą karmę. Jest to e-book skierowany do opiekunów, którzy jednak chcą zostać przy karmach komercyjnych, natomiast chcą się dowiedzieć, jak wybierać najzdrowsze opcje, jak też urozmaicać takie karmy, żeby te posiłki były naprawdę wartościowe. Jest też dokładnie opisane, czego dokładnie pies potrzebuje w diecie, czego i dlaczego i ile. Jest też dokładnie, jak policzyć zapotrzebowanie psa na kalorie, jak policzyć kaloryczność karmy, jak dawkować karmę. To takie kompendium wiedzy dla każdego, kto karmi swojego psa karmami komercyjnymi. Więc e-booka znajdziecie na mojej stronie www.psigos.pl, a także dam Wam link w opisie pod filmem. No dobra, to na dzisiaj tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa!